Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus sezon 2. W poprzednim odcinku pokonaliśmy zarówno Yetiego, jak i Battle Maiden Anne, z tym, że Yeti no od razu mi się przypomina film, który oglądałem. Ty horror niby Yeti, chociaż nic tam takiego nie było. Trochę tylko może kanibalizmu i krwiożerczości, ale bardzo polecam film. Kiedyś przez przypadek obejrzałem. Nazywa się dokładnie Yeti Wielka Stopa i to jest z roku XXI wieku, więc jak będziecie szukali, to tym się kierujcie. Bardzo polecam. Samolot z drużyną piłkarską rozbija się w Himalajach i muszą sobie radzić, żeby przetrwać. No a co do Battle Maiden Anny, pancerz miała super zbroję pesz, ale i broń nie pomogła też. Zamiast uciekać strzał z dystansu, czy tam nawet się cofać, to przychodziła do nas, więc było zdecydowanie łatwiej. Do resetu mamy 5 bitew, więc jedziemy. Do wbicia mamy... ile? Poziomów chyba 2. Tak, 2 poziomy. Może wbijemy teraz, może nie, nie wiem. Porażcie mu zaszła, ale broń jest niezła do 16, tylko słaba, ale ładnie wygląda. Czy chyba przypomina mi się obliterator i właśnie, czy chyba będziemy mieli dwóch takich obliteratorów, ale z bronią ręczną. Już nie maszynową. Zresztą nie do końca maszynowa, ni to laser. Ale możemy powiedzieć, że laser. Bo co to innego, to nie wiem. I zaraz krytyk. Siądzie. Albo i nie, może nie zdąży. Zaraz mnie pokona. Za 72 jest 158 i... spadnięcie. W 8 rund ją pokonaliśmy. Niech będzie ciężej szło. Myślę, że z bossem, bo zanim tu będzie ciężko szło, to ja nie wiem. Wtedy sobie pancerz lepszy jakiś znajdziemy, przedmioty godne mojego poziomu. 316. Nie chcę Graveyard zobaczyć ponad 500. To będzie na pewno ładny widok. A w przyszłości nawet i 1500. No i tak można wygrywać. Jest bardzo fajnie. Niby stara gra, tak się podoba mi, nie? No pamiętam, jak grałem w dwójkę. Kiedy pierwszy raz zagrałem w dwójkę, na pewno nie w szkole, na informatyce, tylko w domu. To było jakieś 10 lat temu. Możliwe, chociaż troszeczkę mało. Niech no pomyślę, no może nie 10, może 12, 13. Ale jednak też wątpię, że po tym jak gra wyszła, ja od razu w nią zagrałem tego samego roku. Tego nie mówię. Szczególnie o Diablo 1. Oro, mieczach i sandałach, a też nie. Dobra, reset już był. Więc idziemy, żeby zobaczyć przedmioty. To raczej nie poskutkuje. No niestety. Już mi tę obronę zbijają. I udało się.
Wiecie co, może ja zainwestuję w ten knotback. Co prawda nie na bossów, ale tu się może przydać i zwiększyć prędkość pokonywania przeciwników. No i tak później, chociaż nie wiem, czy mi się uda tak punkty wszystkie rozdać, ale jak na jakieś masterki, to może i dwa drzewka ulepszymy na maksa. Chociaż to tak teoretycznie to tylko jedno można w całości, dobra. Przecież mogę jeszcze Sword Mastery bezpośrednio. Który ja mam poziom? Czwarty może? Mam czwarty, dziewiąty to bez przesady. Czwarty ma bicie Whirlwind. No jakbyśmy chcieli, to byśmy tu mogli wymiatać życie, no ja mam siłę. Kurczę, 9 do intelekt, a nie do siły. Tak by się chciało, ale co tu było? Balerynka z Whirlwindem i tu też Whirlwind jest. A to by było za proste. A jeszcze tutaj, tak dla zasady. Mówicie do 100, na 27. No, wcześniej było nawet na 22. 80 już się robi, 10 do Vitality. No to już 40, to nie ma co. Patrzcie. Na 23 poziomie 79 do Vitality. Ale mój miecz oczywiście jest lepszy. Bo zrówna się z obrażeniami plus siłą, ale jeszcze są masterki do niego. To 70 wcale nie jest takie dobre. Ale to 100 już możliwe. Tego Mace Mastery nie wyrzucam. My nie poradzilibyśmy sobie bez niego. Trzy do siły. No tak jest zdecydowanie szybciej, nic nie było, tylko tam jakiś pancerzyk lepszy. Sporo przedmiotów. Jak widzę, ale niekoniecznie dobre są. 5 do siły shouldersy mam zdecydowanie lepsze. Jeszcze tutaj. Zobaczymy co dalej. 85 widzicie? I Waypoint Speed. Waypoint Speed, zastanawiałem się co to jest. To jest prędkość broni. A ona się przekłada na skuteczność, więc zdecydowanie dobrze by było w to zainwestować. Lecimy. Ponieważ no nie ma nic ciekawego do kupna. Na razie, ale jakbym losował ten poziom, na pewno bym coś znalazł. Idzie jak z nut. Ciekawe, czy on się przesunie, czy na niego czekamy. No dobra, no to jak tak, to tak. Widzicie teraz całą publikę. Ultrasus jest tutaj. Niech tu do nas. Szkodzi, a jak tą charyzmę miałem, to jeszcze był... Było odpychanie i odrzucanie krzykiem. No i fajnie. Ale zanim tak go zbijemy, no nie. Ja muszę iść, bo on mnie pokona zaraz. Tą swoją magią, ale najpierw by musiał zregenerować. Jakoś nie idzie mu za dobrze. Te Tinksy, które mam za 16 pancerza, a ja mam 80. Ładne Tinksy. Jeden do siły, 8 pancerza. No serio, na który to poziom? Na 6, aha. To ja mam chyba na 20. Armsy też ciekawe, 44 pancerze, 6 do charyzmy.
poziom chyba czwarty, ale słaby, bo mało magii. A może dużo magii ma, zwiększony z przedmiotów, ale mało inteligencji. Intelektu, co ja mówię. Pomyliło mi się z Diablo 3. Już niedługo Diablo 4 nawet. O, tu ładny, tylko nie wiem, co to może być różowe. Acrobatics, no... możliwe. Bajitka też jest niebieska. Ale go odepchnęło, widzieliście to? Jeszcze dopcham. Dudu. I koniec. Halkas. Pokonany. Poziom już zaraz wbijamy, idzie dobrze. Wcale nie jest tak trudno grać tym, gladiatorem ręcznym, tak go nazwijmy, bo to dosyć ciekawe i żartobliwe. Wszystko zależy od tego, czy losujemy przedmioty, czy mamy cierpliwość, bo jak mamy, co dzień wchodzimy, coś losujemy, to w końcu się opłaci i wszystko pokonamy, ale no ogólnie jest łatwo z przeciwnikami. Jeszcze te krytyki wchodzą różnego rodzaju, czterech rodzajów co najmniej. Może być nawet więcej, jak Critical Mastery jeszcze wejdzie, ale to tylko domysły. No więc nie ma mocnych. Najtrudniej będzie zdecydowanie bardem, bo tam będziemy typowo uzależnieni od broni. Ale też myślę, że jak będziemy dobrze losować, to damy radę. Ale on też nie ma żadnego pancerza. A co z drugiej strony, tak jak... czarodziej. Beowulf. Był taki film. I jest nadal. Widziałem maksymalny damage 5. Łuk drugiego poziomu do 8. Chciałem go odepchnąć, żeby spadł. A on coś się nie daje. Chyba użyję Gale'a. Może co, nie dałem rady? Nie wiem, jakim cudem. Ale tak na pewno się uda. Ostatnim... sorry za to, było bardzo spontaniczne. Chciałem powiedzieć, że w poprzednim odcinku mówiłem troszkę za cicho, więc teraz próbuję głośniej albo bliżej się do mikrofonu tutaj przysuwać. Na pewno intelekt, ale tu agilement. Miałem rację 10. No tak, bo zbroję już miałem możliwość kupić 5, tam nawet 10 leveli temu. A nawet 144. Czemu nie wchodzi? No, bo ty ma ciekawe. Udało się. Jak broni sobie zrobimy knotback, będzie jeszcze lepiej. O, znowu to. Siła oczywiście. Za ile reset? Poziom możemy wyższy czy nie? Chyba tak, za 12 bitew. No idzie nam dobrze, od razu możemy tutaj wykonać kolejnego bossa. Odcinek będzie krótszy, góra 25 minut, jeżeli się postaramy. Na początku z Yetim trochę długo poszło. Ale ostatecznie się udało. I pięknie. Takie coś możliwe też jest w reduksie mieczy i sandały dwójek. Też w trakcie walk bossów.
że tam nie ma przepaści, ale są kolce. Że jak ktoś na to najdzie, to od razu pada. Nieważne ile ma życia. A na to odporności żadnych nie ma. Więc to jest dosyć ciekawe. Trochę odświeża grę i udoskonala niedziałające mechaniki, które w zamyśle miały być skuteczne. Do 6 urwana katana. Broń jest niezła. O, idę na niego, bo zaraz mnie magią zacznie bić. No, widzicie, już się zaczyna. Moje ataki są nieskuteczne, nie mogę lżejszym, bo nic wtedy nie wejdzie. Dobra, normal. Battle Arens, kiedy się naładuje i ostatni krytyk to właśnie... ostatni atak to właśnie taki krytyk powstaje. Ten jest nieźle opancerzony. Oczywiście wizualnie, bo tak naprawdę 261 pancerza to nie jest dużo. Ja mam nawet więcej. Tym bardziej, że to jest bardzik, w niego wszystko wchodzi. Nie ma szans, że wam jakiś atak zablokuje. Jedziemy z nimi. No, nieźle mnie tu atakuje. Ale jak krytyk 320 po się nazywa. No, przypomina mi się Kung Fu Panda. Zaria miał być reset za 12 bitew, czyli na pewno tych 5 jeszcze możemy pokonać. Teraz już wolniej level idzie zauważalnie. Czyli Physicless. Czarodziej, mam nadzieję, że z magii mnie nie zbije. Ta magia jest słaba. Za 9, no to ja za 100. Idzie całkiem dobrze, nie narzekam. Ale może być tylko lepiej. Troszkę mi w tych słuchawkach niewygodnie, no ale cóż. Jedziemy dalej. Bardzików się bardzo miło pokonuje. Ale musimy z nim wygrać. Jest całkiem nieźle, super. Wiecie co, to dziwne, bo mi się nie chce nagrywać, a dawno nie nagrywałem. Więc czy mi potrzebna jest dłuższa przerwa? Nie wiem. No, spodziewałem się, że to będzie Lightning Resist. Power Echo. I... DV
The Divine Blessing. Nieskuteczne. No, losowość jest. Raz się uda, tak, raz się uda. Inaczej. I całe życie na hita, nawet może dwa razy. Ten ma ładny Tinks, albo mi się wydaje. Naprawdę, 80 pancerza, tyle co ja. Za sporo mnie tu walnął. 320, ja go jeszcze za więcej. No możemy się nie wyrobić z tych 25 minutach z bossem. Więc przyspieszamy. Też czasami trudno podzielić te odcinki tak jak ja chcę. Bardzo ładne shoulders, 112. Łuk już lepszy do ilu? Do 9. Nadal za słaby. On ciągle wali się, nie przesuwa jakoś. O, dopiero teraz. 320. Może na tym czarodzieju będzie Grevious hit za ponad 500 i na hita go weźmiemy. Jeszcze nie ma losów, ile bitew? Dwie bitwy. Czyli trzy, bo jeszcze się liczy zerowa. Ale dodatkowo musimy wbić poziom, więc do końca jedziemy. Jakoś tam tarczy ma, ale mu nie pomoże. Się szybko regeneruje magia, więc no, trzeba coś z tym zrobić, żeby nie było porażki. I fantastycznie. Skuteczność mam bardzo dużą. No 23, trzeba się śpieszyć, żeby plan wyszedł. 122 pancerze, zbroja na pewno on ma z agilimentem. Więc nie musimy patrzeć nawet. Sorry, jednakże walimy. Powerka również. Nie udało się. No i zregenerowanie nawet mu nic nie dało. Hellspawn. Diablo 1 się kojarzy na pewno. ...91 pancerza, bardzo mało. No ale krzycia może być 78, to pancerza też może być niewiele. Może być nawet 0. Ale w dalszej fazie gry to prawie się nie zdarza. O, nazywał się Niemyty. Gdzie Odgar Niemyty. Nazwy, myślałem tylko w Diablo 2. Nazwy potworów potrafią i przedmiotów potrafią być zjawiskowe. Szczególnie w polskiej wersji. Power Egg. Kolejny. I 320. Roland, atleta. No, przedłużamy chyba do 27 plan, bo się nie zmieścimy w tych 25. A też jest za mało, żeby podzielić na dwie, bo było poniżej 20 minut, to też niedopuszczalne.
A ten zamiast na mnie iść, zaoszczędzić mi czasu, no to odsuwa mnie i stoi nieruchomo. Jeszcze raz odsuniesz, to się zdenerwuje. Bardzo dobrze. Odkupiłeś swoje winy. Jeszcze tych 5 i na pewno poziom wybijemy. Nie wiem który, może nawet 27. Ale ma trepy. O, tak jak Battle Maiden Anna. Tylko że one inaczej wyglądały. No niestety się nie udało, ale się do nas przysuwa. Więc ja do niego też. Regeneracja życia niestety. Będzie ciężej. Krzykiem za 16. Musimy się do niego przysunąć. 200, quick za 200, widzicie? To jest potencjał tego miecza. Mam tylko do 55. O, nawet wcześniej może poziom nabić, teraz. Bardzo dobrze i raczej mi bitew wystarczy. No to do 30 nawet, 96. W sumie na łuk też możemy. I na broń. Spróbować zrobić postać. A, bo tylko 10 można wsadzić. Aha, no dobra. Rozumiem. Co tu dajemy? Chciałem... Knotbaki. 7% za każdy poziom. No i teraz losowanie, od razu sobie przejdziemy szybko po tych przedmiotach. Nie wiem, który ja mam poziom. 25 na pewno. Nawet może większy 4 do siły, co to było? Agilement, ale pancerz niezły. Musimy te przedmioty zobaczyć, nawet jak się śpieszymy. 29 nie mamy, 8 też. Stawiałbym na 7. Mogłem zobaczyć przed chwilą. 6 nawet, dobra. Patrz jaka zbroja. Tu się jeszcze na 28, nie, 30, 200 pancerza. Bardzo ładna. Mace Mastery 4 The Strange. O, 182 pancerza. Także nie mamy problemów, że nas pokonują i nie trzeba nam tak drastycznie zmieniać uzbrojenia. Szyńcy 125. Za mała różnica. Nic ciekawego jeszcze, miecze dla formalności, może akurat się zdarzy jakiś bardzo dobry, parcie 99 tysięcy. Coś byśmy sprzedali, by był. Paniek by był dobry, ale pewnie nie będzie. No do 20. O, patrzcie, tu jest do 100 miecz, ale super, 20 do magii. 60 tysięcy, a 27 poziom, ja mam który? 26, ale jak pokonamy bossa, możemy sobie taki kupić. Tylko że to dwuręczny jest. Dobra, 60 tysięcy tanio. Ten jednoręczny, bo słaby. Też jednoręczny do 60. 120, dobra, ale do 100 miecz, to wiecie. Lecimy z bossem. Fizykles, poziom 25. Co charakterystycznego. Czapa, 90 pancerza. Z magii, tu 55, armsy słabe. Szynicy zbroja słaba. Do 400, żeby nas tylko nie walił ręcznie. Czyli tak poziom mamy wyższy, maksymalny damage zdecydowanie niższy. Pancerz większy, życia więcej, magii mniej. I ważymy więcej. Jesteśmy wyżsi. Żeby tylko ręcznie mnie to bronił, nie walił, 250, wiecie co, nie przejdziemy chyba teraz. Chyba, że się z nim skleimy jakoś.
Ale raczej, widzicie, raczej to niemożliwe. Fizykles jest trudny. A ja tu bym chciał miecz sobie kupić, super. No to jednak ten odcinek dłużej potrwa. Może podzielę na dwie części. Jeżeli nam typowo nie wyjdzie. Czekajcie, może by jakieś... Nie, nie mamy magii na przyciąganie do siebie. Kolejny trudny przeciwnik. Kto by się spodziewał? ...250, 180. No trudno będzie, nawet jak teraz power wejdzie, to i tak sobie zregeneruje i nas rozwali. 164 i 180. Wiecie co? Wezmę sobie coś na przyciąganie tutaj. Był taki skill, tylko jak on się... Jest odpychanie, to i przyciąganie. Tu akurat nieskuteczność ataków, ale z tym nie wyjdzie. Slugiś. Ukarać siła, zwiększamy siłę, regenerację życia 250. Miksturki. Wiecie co, będzie ciężko. Więc ja nie wiem, co mam zrobić. Chyba po prostu poszukamy pancerza, bo... Dobra, ostatni raz, do 3 razy sztuka. Sagan Bloop Mag. No to jest trochę bez sensu mimo wszystko. Spróbujemy tak zobaczyć, ile mamy ataków możliwych do wykonania. Kilka mamy, a on nas w końcu pokona. No widzicie? Dobra. Czyli resecik. Kto by się spodziewał, że taki mak okaże się problemem? Ale się okazał, także nie kupujemy na razie tego miecza. A bardzo chciałem do 100. Ale zdecydowanie trafimy lepszy. Do 20, na 22 był lepszy, to na 27 tym bardziej. Także myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.